Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Matki Bożej, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca. Jako matka całej ludzkości szukam dusz, aby je prowadzić do mojego umiłowanego Syna. Ludu mojego Syna, powinniście skupić się na głębi każdego słowa, które mój Syn zostawił wam w Piśmie Świętym i wyruszyć, aby być posłusznymi w wypełnianiu próśb nieba. Umiłowane dzieci, jakże często wzywałam was do wypełnienia w waszym życiu, tak jak w wyjaśnieniu tego słowa, tego, co z Bożego nakazu powinien nieść prawdziwy chrześcijanin dla dobra swojej duszy i dla losu ludzkości. Zło nie zostało wyplenione z powierzchni ziemi, to właśnie w tej chwili zło zaciekle ściga moje dzieci. Brak miłości nie pochodzi od Boga, gniew nie pochodzi od Boga, bunt nie pochodzi od Boga. Bądźcie mądrzejsi i zobaczcie, że zło każe wam reagować przeciwko temu, co stanowi większą duchowość i większą świętość w człowieku. Umiłowani moi, w tej chwili pokój ludzkości wisi na włosku, na tym włosku, którym jest ludzka wola tych, którzy posiadają ziemską władzę, zapominając, że jest ona bardzo ograniczona. Człowiek dobrowolnie zapomina, że władza nad wszelką władzą należy do Boga, a nie do jakiegokolwiek człowieka. Zaniedbujecie miłość do Boga i bliźniego. Widzę tak wiele moich dzieci, nad którymi bardzo boleję, są nie tylko nieposłuszne, ale i aroganckie, a arogancja zaślepia ich zmysły i zatwardza serca, tak bardzo, że widzę, jak trudno jest im kochać samych siebie. Dzieci mojego niepokalanego serca. Zło narasta na całym świecie, a jest to znak nadchodzącego publicznego wtargnięcia Antychrysta na oczy ludzkości. Antychryst rodzi zło, karmi się złem i pychą, wszystkim, co jest sprzeczne z wolą Bożą, a jeśli moje dzieci postępują wbrew Bożej miłości, uczestniczą w powiększaniu zasięgu Antychrysta. Umiłowani, człowiek Boży to każda istota ludzka, która swoim życiem świadczy o Bogu, która wypełnia wolę Bożą i która w pewnym momencie swojego życia powraca do Boga ze skruszonym sercem i z mocnym zamiarem poprawy. Dlatego lud Boży nadal wzrasta, będzie wzrastał, a ja zawsze będę wzywała sumienia każdego człowieka, aby powrócił na drogę prawdy i życia, stąd moje wezwania, abyście byli czujni wobec samych siebie. Zło przenika do ludzi po to, aby ci sami ludzie sprawili, że ciemność przeniknie do kościoła mojego Syna. Musicie rozeznawać i rozpoznawać zło i jego działanie przeciwko postępowaniu, nawykom, praktykom, miłości, nadziei, a przede wszystkim przeciwko wierze każdego z tych, którzy są moi. Ostrzegam was jako matka. Dziecko Boże zmaga się z duchami, które są posyłane przez diabła, aby was atakować i oczerniać. Nieprzyjaciel duszy cieszy się z naiwności moich dzieci, wywołując negatywne reakcje przeciwko prorokom Bożym, aby zminimalizować słowo, które jest wyjaśniane ludzkości. Dzieci mojego niepokalanego serca. Jak wiele jest fałszu pośród tego pokolenia. Ileż fałszu jest w negowaniu Antychrysta, jego pobytu na ziemi i sposobu, w jaki się wślizguje, podżegając do wojny, podkopując kościół mojego Syna i atakując narzędzia, aby zachować szerokie pole manewru, które stale się rozrasta, zdobywając panowanie nad ludźmi, nad tym, co człowiek stworzył, nie nad górami, ale nad ludźmi, aby się nawzajem niszczyli, oddalając ich od Boga. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, Antychryst zyskał siłę dzięki swoim działaniom w potężnych kręgach świata, gdzie jest rozpoznawany.
Dla niego niezwykle ważne jest sianie niezgody w człowieku i minimalizowanie moich wezwań, zmniejszanie treści tych wezwań mojego syna, moich słów i mojego wstawiennictwa. Antychryst nie zmniejsza się, lecz wzrasta poprzez wielkie spiski, poprzez kłamstwa i zobowiązania, do których dobrowolnie przyłączyły się potężne grupy na świecie na rzecz ustanowienia jednego rządu, który będzie prześladował lud mojego syna w celu zawładnięcia tym, co jest własnością Boga. Umiłowane dzieci, antychryst nie jest fabułą, która ma wywoływać w was lęk, on jest rzeczywistością, która żyje na ziemi, aby zapanować nad ludzkością. Antychryst posiada w tej chwili władzę, a władza ta będzie wzrastać, aż dosięgnie całą ludzkość i sprawi, że będzie ona cierpieć najokrutniejsze z ucisków. Wy, moje dzieci, znacie mojego syna i jego realną obecność w Eucharystii, znacie miłość mojego syna do jego ludu, znacie miłosierdzie Boże, w tej chwili nie odkładajcie na bok łask, na które liczycie, aby powrócić na drogę zbawienia duszy przez dar miłości. W tę pamiątkę życzę wam, którzy bierzecie sobie do serca te moje wezwania, abyście byli wytrwali w waszych dobrych intencjach i w czynach, i w tych, które musicie zmienić, abyście ożywili w sobie siłę Ducha Świętego i zrozumieli, że musicie rozumieć znaki i sygnały tej chwili. Moja macierzyńska miłość każe mi was prowadzić i być orędowniczką wszystkich ludzi, jeśli mnie o to poprosicie. Odmawiajcie różaniec święty, z oddaniem, skupieniem i medytacją, a w każdej tajemnicy zatrzymujcie się i ofiarujcie go za siebie, za mistyczne ciało Kościoła, za tych wszystkich, którzy trzymając się fałszu, chcą umniejszyć obecność mojego syna jako centrum jego Kościoła. Módlcie się, moje dzieci, módlcie się za tych, którzy nie kochają i nie czekają na mojego syna. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się, abyście nie ulegli oszustwom zła. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się, aby anioł pokoju został usłyszany w czasie jego przybycia. Módlcie się, moje dzieci, módlcie się, ludzkość będzie zaskoczona siłą potęgi wielkich narodów, które będą się konfrontować ze sobą, a wraz z tym, ludzkość będzie cierpieć. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, nie zapominajcie, że nauka użyta dla dobra jest błogosławieństwem, a użyta dla zła, zważywszy na uzależnienie człowieka od niej, paraliżuje świat i pogrąża go w ciemnościach od jednej chwili do drugiej. Umiłowane dzieci, nie powstańcie przeciwko sobie, zjednoczcie się z boską miłością w waszych rękach i zjednoczcie, dzieci, tych, którzy w taki czy inny sposób trzymają w swoich rękach władzę i przeznaczenie narodów. Nie przeciwstawiajcie się ani nie pogardzajcie tymi, którzy osiągnęli uznanie w świecie, przeciwnie, jednoczcie się z tymi spośród moich dzieci, o których sądzicie, że nie osiągniecie większej wiedzy, a których dom mojego syna powołał, aby w tej chwili byli jego głosem. Zjednoczcie się, ludu mojego syna, wszyscy się zjednoczcie i nie tylko stwórzcie mur, ale podejmijcie działania przeciwko mackom zła, aby nie udało mu się wykonać ostatecznego zadania przeciwko moim dzieciom. Błogosławię was i proszę was, abyście zbliżyli się do mojego syna z sercem pełnym szczerości, aby on przyjął was swoim miłosierdziem i abyście pozostali w nim jako dzieci Króla Królów i Pana Panów, którymi jesteście. Moje niepokalane serce zatriumfuje. A wy pozostaniecie w moim sercu, moje wierne dzieci. Błogosławię was, kocham was, chronię was. Jak gwiazda zaranna, tak ja oświecam drogę moich dzieci, Mama Maryja.